że na poziomie czwartej ligowej też jest inaczej trochę niż ten, wiesz, z B-klasy chłopaki. Nie kasowa się też? Nie wiem. Obyśmy my nie mieli takiego problemu. A też mieliśmy jeszcze parę lat temu, wiesz. Pamiętasz, jak w ogóle do góry w Czechy jechaliśmy, nie? I to ja jeszcze. Nie! Ja też byłem. Laszczu. Laszczu. Ja zerwane więzadła miałem wtedy. No to cztery. I Balkowera oddaliśmy. Kiedy to było? Jak zerwałem więzadło, no to 6 lat temu było chyba, no to przecież nie tak daleko wcale. Walczyliśmy, co? A klasa, ale byliśmy sam na dole byliśmy, nie? Była jeszcze wtedy Istra, Droglobice, tak ten, Komorniki też były tak nisko w miarę, nie? I powoli szło do góry. Krystan Dorus, Adrian Dorus. Ja przestałem grać. I ruszyło. Ale my pekę chcieliśmy. Tak. My tutaj jakieś picie. Woda. To ma to odbierasz to? Co to zrobię? 8 kurwa i twist. Dla ciebie też działa. Ale ten, Krystian kupował sobie burnę czy coś tam i pani kasetu tankowane było. Od razu widać, że poprawa jazdy. Sos mi w wyciach? Czy nie? Jedz, kucherko, jedz. Cześć, a najważniejsza jest dieta. A później będzie stranie jak kurde. Marcel 3 lata nieobecności w Wierzbanowej i wprowadza nowe nawyki. Tak. Grając w ekstraklasie futsalu. Proszę. A zawsze, tam zawsze było. Zdrowo odżywianie, tak? No. Przed meczem nawet? No. I dlatego tak spadliście z Hukiem? No. Ale jak nie było, to nie szło. Przez wam to nie szło w ogóle. No właśnie. To dobrze, dobrze. Tylko nie ja jem jak coś, nie? No nie, Mikus pije. Chyba już zjadł szybko, kurwa. Ja na raz, po każdym meczu McDonald's. Gościu przed nami, nie? Krystian brał te hot dogi. Pamiętacie, jak kiedyś, Marcel, na wyjazdy? Tylko na ale wtedy było wszystko, wiesz, żelki, kurde, to cały autobus był jakiś taki fajny rzeczy. Teraz to co, ty zjesz żelki, to kurde, co to? Nie wiesz manować. No. Żelki w kształcie piwa. Piłuszko i już prezes trzeba patrzy. My tam Kahol z tyłu pił, nie, zawsze. Ja mam przepis na sukces wiesz manowej. Kahol to już kubiczką. Co robił? Co robił? Nie muszę was specjalnie tutaj motywować, nie muszę was specjalnie napędzać. Na te lepsze zespoły zawsze gdzieś tam się zbierzemy w sobie, zawsze gdzieś tam jesteśmy szczególnie zmotywowani. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo. Mam nadzieję, że nie będzie to wyglądać gorzej niż w Jędrzechowicach. Skoncentrowani na boisku. Cały czas pod parą, cały czas gadamy, odpowiadamy sobie, żeby czuć się pewnie. Płonna głowa, mądre rozwiązania. Będzie dobrze.
witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem drugi gość, Dariusz Woźniak, trener Sokołu Jermanowa. Witam. Witam. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz po meczowy. Co tu komentować? No, przegraliśmy wysoko 4-0. No nie mieliśmy ci argumentów. Praktycznie pierwsza połowa, bardzo szybko stracona bramkę, w czwartej minucie pocięła nas skrzydła, próbowaliśmy coś tutaj może stworzyć, w tej pierwszej połowie nie wyglądało to jeszcze tak mówię źle, ale mówię, bramka do szatni ustawiła mecz, 45 minuta, dostaliśmy półtorotnego bramkę i praktycznie mecz był ustawiony w tym momencie. Ciekawym motywem jest to, że wy tak naprawdę zaczynacie z zespołami z naszego podokręgu. Graliście już w Jędrzychowicach, spotkaliście się na własnym terenie przeciwko BKS-owi Bolesławiec, no i teraz macie właśnie użyć celowanie.